Księżniczka Anastazja. Dawno, dawno temu w wielkich dżunglach istniało królestwo zwane Tanzonga. Tanzonga rządził zły król zwany Borysem. Mieszkańcy jego królestwa byli bardzo nieszczęśliwi. Nałożone na nich podatki były wygórowane. Żołnierze byli prześladowcami i nikt nie miał prawa do wolności słowa. Ale nie zawsze tak było. Tanzonga było szczęśliwym i spokojnym królestwem pod rządami prawowitego władcy, króla Rubina. Król Rubin kochał swoich poddanych. Zawsze miał przemyślane strategie i omawiał sposoby na ulepszenie życia mieszkańców jego królestwa. Był nie tylko dobrym królem, ale także wspaniałym mężem i ojcem. Kochał swoją żonę i ich jedyne dziecko, Anastazję. Wszystko szło dobrze, gdy nagle pewnego dnia Borys, ówczesny generał armii króla, postanowił wystąpić przeciwko niemu. Z wielką dyskrecją i ostrożnością powoli zaczął wywierać wpływ na ministrów i rycerzy, aby pokonać króla. Nie zajęło mu to dużo czasu, ponieważ wykorzystał ich chciwość na swoją korzyść. A kiedy nadszedł właściwy dzień, złapał króla i królową, kazał ich zabrać i zamknąć w lochach. Ty zdradziecka istoto! Nie! Jestem nowym władcą tego królestwa. Ja, wielki król Borys. Anastazja, biegnij! Straże, złapcie księżniczkę! Strażnicy pobiegli za księżniczką, która miała wtedy zaledwie 5 lat. Ale o dziwo, księżniczka zniknęła i nie można jej było znaleźć. Było tak, jakby zniknęła w powietrzu. Mijały dni. Żołnierze bali się, że nie znajdą księżniczki. Dyskutowali między sobą, następnie wrócili do Borysa i powiedzieli. Wasza wysokość, księżniczka próbowała przepłynąć rzekę, ale utopiła się w wodzie. Dobrze. Jedyny spadkobierca Rubina nie żyje. Teraz królestwo jest moje, tylko moje. Jestem z ciebie dumny, Ana. Twoje szkolenie jest teraz zakończone. Dziękuję, mistrzu. Pamiętaj, Ana. Za każdym razem, gdy masz wątpliwości, po prostu zamknij oczy i... Wdech i wydech. Tak, mistrzu. Będę to pamiętać. Dobrze. Teraz jesteś gotowa, aby przejść do Tanzonga. Hej, mała. A co tam masz w tej torbie, a? Tylko kilka jabłek dla mojej młodszej siostry. Ona tego nie potrzebuje. Daj mi to. Nie, nie oddam. Ona jest bardzo głodna. Proszę. Jak śmiesz. Zaraz. Używasz swojej postury i siły, aby przestraszyć małe dziecko? Naprawdę męskie. Kim ty? Zejdź mi z drogi. Już dość znęcania się nad niewinnymi ludźmi. Wróć do króla i powiedz mu, że jego dni są policzone. Żołnierz uciekł. Anastazja spojrzała na dzieciaka i odwróciła się, gdy dziewczynka powiedziała. Zaczekaj, jak masz na imię? Asia. Wow, jesteś super bohaterem. Asia, super Asia. Wracaj do domu, mała. W tym momencie Anastazja zniknęła w ciemności. Wow!
Wkrótce incydent Anastazji przybywającej na ratunek ludziom rozniósł się jak plotka. Lud królestwa pomyślał, że w końcu ma zbawiciela. Kim ona jest? Nie wiem. Prawie nie widzieliśmy jej twarzy. Tymczasem Anastazja stała się wzorem dla dzieci. Hej, patrz! Jestem super Asią. Idź do króla i powiedz, że ma dni policzone. I wkrótce wiadomość o super Asi dotarła do króla. Kim jest ta super Asia? Jak śmiała zaatakować mojego żołnierza? Panie, ona. Jak śmiesz mówić o nim, skoro ja przemawiam? Nie. Wasza wysokości, to nie on, ale ona. Super Asia jest dziewczyną. Dziewczyna? Chcesz powiedzieć, że dziewczyna jest postrachem w moim królestwie? Gdy ministrowie i Borys rozmawiali dalej, minister opieki społecznej, który jako jedyny zachował swoje imię, pan Haruto, uniósł brwi. Przepraszam, że przeszkadzam, mój panie. Ale może minister Rang mógłby nam powiedzieć, kiedy ona dokładnie się pojawi? To może być bardzo pomocne w planowaniu naszych ruchów. Zgadzam się! Pojawia się dopiero po zachodzie słońca. Nigdy nie zjawia się w ciągu dnia. Wczoraj, gdy jeden z naszych żołnierzy zbierał podatki po południu, czuł, że jest obserwowany i śledzony. Nic mu się nie stało, ale wieczorem, gdy był w drodze do zamku z pieniędzmi z podatków, został zaatakowany, związany i zostawiony. W ciągu ostatnich kilku tygodni wielu naszych żołnierzy zostało zaatakowanych. Wygląda na to, że zaatakuje każdego, kto jest częścią twojej administracji, wasza wysokość. Niewielki uśmiech pojawił się na twarzy pana Haruto. Później tego samego wieczoru pan Haruto szedł samotnie drogą do rynku, kiedy nagle poczuł, że ktoś za nim stoi. Uśmiechnął się. Pan Haruto natychmiast złapał ją za rękę, spojrzał jej w oczy i uśmiechnął się. Anastazja była zmieszana. Księżniczko Anastazjo! Kto ty? Skąd znasz moje imię? Wielka Niedźwiedzica. Twoje znamiona pod oczami mają kształt konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. Brwi Anastazji wygięły się w łuk. Natychmiast poruszyła się jak wiatr. Hi-ya! I pan Haruto leżał na ziemi. Mój brat dobrze cię wyszkolił. Anastazja była wstrząśnięta. Dzień, w którym uciekłaś, był dniem, w którym mój brat, Michiko, opuścił Tanzongę. W tym momencie pojąłem, że to on cię uratował. Ale potem odsunąłem tę myśl. Chociaż ostatnio, gdy zacząłem słuchać opowieści o Super Asi i jej urazie wobec administracji królewskiej, ta stara myśl powróciła. Anastazja wstała. Pan Haruto także powstał. Dlaczego tu jesteś? Michiko i ja chroniliśmy króla Rubina oraz jego rodzinę aż do ostatniego tchu. Ale Borys wszystko zaplanował bardzo przebiegle. Kiedy król i królowa zostali uwięzieni, miałem wybór, by dołączyć do Borysa lub oddać życie. Myślałem, że gdyby żył, i to poza więzieniem, pewnego dnia będę mógł ich uwolnić. Dlatego zgodziłem się dołączyć do jego szeregów. Mój brat jednak nie wiedział o moich zamiarach. Dlatego odszedłem z tobą i nigdy nie wyjawił mi swojego miejsca pobytu. Od tamtego dnia szukałem okazji, by wydostać króla i królową. Ale niestety nikt o nich nie pamiętał. Dopóki nie pojawiłaś się ty. Wyciągnę mojego ojca i matkę z lochów. Jeśli naprawdę jesteś wobec nich lojalny, nadszedł czas, by to udowodnić. Powiedz mi, jak dotrzeć do Borysa, nie powodując chaosu w pałacu, żeby strażnicy nie skrzywdzili moich rodziców, zanim do nich dotrę. Właśnie dokładnie taki miałem plan.
Pan Haruto wyjaśnił Anastazji, że Borys zawsze będzie otoczony strażnikami. Z wyjątkiem jednego dnia w roku, w którym wydaje huczne królewskie przyjęcie w ramach scenicznej gry dla swoich poddanych. Borys uwielbia co roku przypominać ludziom, że jest wielkim królem. Gra na scenie, przedstawiając zazwyczaj siebie jako wielkiego wojownika i życzliwego przywódcę, dyktatora. Sam otwiera sztukę, dopiero później dołączają inni aktorzy. Pan Haruto opowiedział Anastazji o całym dniu i czasie na zabawę. Anastazja uśmiechnęła się. A za kilka dni nadszedł wyczekiwany dzień. Ludzie niechętnie gromadzili się przy scenie. Ministrowie i rycerze zajęli miejsca z przodu. Bębny wybrzmiały, a zasłony zsunęły się i ku zaskoczeniu wszystkich... Co? Borys był związany i leżał na ziemi, podczas gdy Anastazja siedziała na tronie. Czy to część przedstawienia? Hej, to Super Asia! Wkrótce sala wypełniła się pomrukami. Właśnie wtedy pan Haruto wstał na scenie i powiedział: to koniec. Koniec panowania Borysa. Panie i panowie, przedstawiam wam waszą dawno zaginioną księżniczkę i prawowitego następcę tronu. Księżniczka Anastazja. Tłum zaczął wiwatować ze szczęścia. Wow! Stójcie! Myślisz, że złapiesz naszego króla, a my będziemy siedzieć cicho? Strażnicy, idźcie natychmiast i strzeżcie więzienia, w którym przetrzymywany jest Rubin i jego żona. Jeśli nie uwolnisz króla Borysa, twoi rodzice stracą... Śmiało, idź, spróbuj. Wszystkie drzwi do tej sali są zamknięte od zewnątrz. A jak mówiliśmy, mój ojciec i matka są właśnie uwalniani. Co? Rzuć broń i kopnij ją. Bezradni żołnierze i ministrowie właśnie to zrobili. Anastazja zagwizdała. Oszukałeś mnie! To nie jest sposób na... Czy muszę ci przypominać, jak przejąłeś nasze królestwo? Sam powinienem był pójść za tobą. Moim największym błędem było to, że dziewczyna nie wyrządziła mi krzywdy. Cia, to byłby twój największy błąd. I tak Borys i jego ludzie zostali umieszczeni w więzieniu. Anastazja wróciła znowu do rodziców. Pan Haruto ponownie spotkał się ze swoim bratem, a mieszkańcy królestwa ponownie byli szczęśliwi. Księżniczka Anastazja została koronowana na nowego władcę Tanzongi. Pod jej władzą lud znów się radował. W ciągu dnia Anastazja była życzliwym władcą, podejmującym decyzje zgodnie z prawem i porządkiem. Ale kiedy zachodziło słońce, brała głęboki wdech i wyruszała w najciemniejsze zaułki swojego królestwa jako bohater w pelerynie. Super Asia. Koniec.